Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Taste Express. Dziś drażę korsarze White. Pojawiła się nowa wersja draży, które są znane już od wielu lat i które pamiętam ze szkoły podstawowej, tylko że one zawsze były właśnie w czarnym opakowaniu i, jak dobrze pamiętam, chyba w mlecznej czekoladzie. Teraz zdecydowano się zrobić wersję White. Teoretycznie biała czekolada pasuje do kokosa, więc mam nadzieję, że może nawet lepiej będą smakować te jak te klasyczne, a jak będzie, zaraz się okaże. Takie białe kulki teraz już w 100% przypominają takie, które były już w takim kolorze, one były śmietankowe, nazywały się chyba marynarz. Lekka już to pachnie kokosem, no a smak? To na dzień w środku jest takie dokładnie jak pamiętam. Na wierzchu ta czekolada, taka bardzo słodka. Nie wiem, czy lepiej nie pasowała właśnie ta mleczna czekolada. Trudno mi powiedzieć, ale tyle lat już nie jadłem tamtych draży, że nie pamiętam, jaka tam była czekolada. Bardzo to wszystko słodkie, ale smak jest zachowany, mimo że jest inna czekolada. Dalej jest ten smak kokosowy, który pamiętam ze szkoły podstawowej. To by wyglądał skład tego produktu. Są tutaj substancje, które są dodawane do prawie wszystkich produktów, które zawierają czekoladę. Oprócz tego są wiórki kokosowe, a także inne substancje, które mają poprawić konsystencję oraz substancja nabłyszczająca, bo rzeczywiście te draże z lekka się błyszczą. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach. Jest to trochę więcej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 70 gramów. Koniec jeszcze cena tego produktu. Te draże dostępne były w sieci Żabka za cenę 2,99. Gdy kupiło się dwa opakowania, wtedy cena spadała do 2,60. I nie wiem, czy jest to wygórowana cena, czy też nie. Nie wiem, w jakiej cenie są te standardowe draże, bo gdy je kupowałem lata temu, no to cena na pewno była niższa, ale ile teraz kosztują i czy z racji tego, że jest to produkt, który był na początku dostępny w sieci Żabka, cena znowu została wygórowana, to tym razem nie wiem. Jak podsumować ten produkt? Nadal czuję słodkość tego kokosa, mimo że chwilę temu już próbowałem tych drażetek. Są bardzo słodkie. Ta czekolada właściwie nie robi żadnej różnicy. Smakują praktycznie identycznie, bo i mleczna czekolada zawsze jest bardzo słodka. Ta biała też jest słodka, więc ogólnie rzecz biorąc to tylko zmienił się kolor, a smak nadal pozostał taki sam. No ale może fajniej to wygląda, bo jednak kokos bardziej kojarzy się z białą czekoladą niż z mleczną. Ale inni mogą znowu powiedzieć, że te draże zawsze były w mlecznej czekoladzie i tak powinno pozostać i że nowa wersja jest w zupełności niepotrzebna. Ja tutaj też bym się raczej skłaniał do tej wersji, że to nic poza efektem wizualnym nie zmieniło, bo te draże smakują dokładnie tak samo jak te draże korsarze, które pamiętam ze szkoły podstawowej. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.